jesteśmy w Parku Moczydło w Warszawie. Chcielibyśmy Was zaprosić na zawody w Bydgoszczy Street Fishing, które będą się 13 maja bieżącego roku oczywiście. A teraz może Kamil trochę powie o nagrodach. Co o nagrodach? W tym roku rzesza sponsorów jest naprawdę na wypasie. Pula nagród przeznaczonych na każdą z naszych imprez to ponad 21 tysięcy złotych, także naprawdę w tym roku mamy zamiar nagrodzić zarówno tych najlepszych, jak i osoby spoza pudła fajnymi upominkami. Tradycyjnie już na naszych imprezach każdy z uczestników dostanie naprawdę fajne pakiety startowe. Będzie tam niespodzianka od nas i od Shimano, ale o tym dowiecie się wkrótce. Ogólnie impreza w Bydgoszczy będzie imprezą dzienną od godziny 9 do 17. Ryby, jakie się nastawiamy, to są na pewno klenie, okonie. Jest trochę wolenia, jest trochę szczupaka. W tamtym roku ludzie fajnie połowili na brdzie, więc warto przyjechać, warto zobaczyć tą wodę, bo miejsce jest bardzo ładne. Przy okazji impreza staje się troszeczkę międzynarodowa, ponieważ przyjadą ekipy z Niemiec i Ukrainy, więc będzie można pokazać, wymienić się doświadczeniami z zachodnimi i wschodnimi wędkarzami. Może coś my u nich podpatrzymy, może oni coś u nas podpatrzą, zobaczymy jak to będzie. Miejmy nadzieję, że po prostu pokażemy się my jako zawodnicy z jak najlepszej strony i będzie walka do samego końca. Jeżeli słyszycie o nas po raz pierwszy, no to oczywiście gdzie możecie nas znaleźć? Nasza strona internetowa streetfishing.pl, fanpage na Facebooku oraz forum jerkbait.pl w dziale streetfishing. Tam również znajdziecie zapisy na najbliższe zawody. Warto zajrzeć, poczytać, pooglądać. Jest co. Także wszyscy razem spotykamy się w Bydgoszczy 13 maja. Widzimy się na miejscu, nie może Was tam zabraknąć. Na razie, hej.